Hej witam Was w najnowszym odcinku na tym kanale. Dzisiaj robimy lemoniadę. Ja wiem, że kiedyś robiłam już lemoniadę, ale dzisiaj trochę to odnowimy, ponieważ do tej lemoniady mojej nowej dodaję jakby więcej składników. Mój kubeczek, wy przygotujcie kubeczek. Kubeczek. Mandarynka taka mała, pierdłeczka. I to jest chyba pomarańcza, albo duża mandarynka, taka XXL. Dobra, miodek. Polecam taki dobry, bo mnie po niektórych bolą zęby. Zaraz wracam. Wezmę tylko łyżkę. Bo ja tu nadal jestem. Ej, po co mi było? A no tak do miodu, zaraz wracam. Jeszcze mały kieliszek sobie przygotujcie. I trochę cukru by się przydało. Najpierw w ogóle zaczniemy sobie od zrobienia słodkiej mikstury. Kurde, rozlało mi się. Nalewamy do kieliszka, zaraz to pozbieram, wody. Nie za dużo, tak do połowy. Zaraz to sprzątnę, żeby nie było. Bierzemy sobie miodek i bierzemy tak myślę, że z jedną łyżkę miodu, a taką niecałą. Zależy, ile miodu weźmiecie, bo im więcej miodu, tym więcej trochę wody trzeba. No i teraz jeszcze jedna rzecz. Potrzebujemy także cukru, który dosypiemy tutaj. Nie pytajcie, co to będzie. Myślę, że tak 3-4 małe szczypty. Poczekajcie teraz. Dobra, już. I teraz pewnie zapytacie, że powiecie, że to będzie ohydne, no bo ja się zgadzam. Tutaj robimy taką słodziutką miksturę, którą potem dolejemy do naszej lemoniady. Mieszamy sobie tą słodką miksturkę i jest słodziutka. Jeżeli będzie mało słodka, to dodajcie trochę więcej miodu i cukru, a jeżeli będzie za słodka, to dodajcie trochę wody. Odlejcie tego i dodajcie wody. A teraz zaczynamy. Bierzemy się za pomarańcze. Można na pół przeciąć. Tak jak ja, profesjonalistka od lemoniady i bałaganu po lemoniadzie. I wyciskamy cytrynkę. Pomarańcze, przepraszam bardzo. Ale ja też mega lubię, jak moja babcia przyjeżdżała i ja jestem chora na przykład, to zawsze mi babcia wyciskała taki soczek z pomarańczy, to było pyszne. Sam jest pomarańczy, taki domowy, najlepszy, pamiętajcie. To ja to wycisnę. Dobra, już wycisnęłam pomarańczy, jeszcze raz zdniemy mandarynię. Jest taka malutka. Pierdzitka. O Boże, jakie to kłód. Nie no, musicie to zobaczyć. Daj mi mandarynka. O Boże, z tego w ogóle nie leci sok, bo to jest baby mandarynka. O, jednak leci. Trzeba wycisnąć. I wycisnąć. No, ale nie wyszło. Można dodać jeszcze jedną pomarańczę. Tak samo jak ja. No nie ma to jak pyszny soczek z pomarańczy. Ja mam też maszynę do wyciskania cukru, ale wiecie. Samoręczna robota. Nie ma jak to. Samoręczna robota. Żeby nie było, ja to odkładam i wyjem. O Boże! A Zosia, jak chodziłam do pizzerii, poczekajcie, mamy wadę. Dobra, teraz dolewam miksturkę, żeby miodek się też dolał. Dobra, można jeszcze dodać troszkę samego miodu do tego. Będzie problem z rozpuszczeniem się, ale może Wam się uda. Jeszcze troszkę wody. Perfekt. Nie no, żartuję, nie napiłam się, powąchało.
intensywne sprzątanie, szorowanie blatu. Ała. Cieszyłam się. Ja już sprzątałam, to zapraszam was do testu. Testing lemoniady, przenieśliśmy się, bo nie będziemy testować tego w kuchni. Pyszna. Po prostu najlepsze to może być domowa lemoniada. Bardziej sok pomarańczowy, bo nie miałam cytryny. Po prostu uwielbiam, to jest pyszne. A, no jeszcze mam dla was info, że na może 10k subskrypcji pokażę twarz. Więc subskrybujcie. O, w ogóle 5 minut się wyrobiliśmy. Myślę, że nagrywałam to gdzieś z 10, że tak. Zmontuję i będzie perfekt. Dobra, 6 minut. Bailando! Zapraszam na mój kanał i do subskrybowania, pa!